Państwa, przeszedłem przez w swoim życiu przez najróżniejsze rzeczy, najróżniejszą wiedzę, najróżniejsze filozofie i doszedłem do wniosku, że to wszystko jest furta płaku warte. Trzeba to sprawdzić. Ja wierzę, ale najpierw muszę to sprawdzić. Inaczej to ani żadne wasło, ani żadne feng shui, ani żadna inna cholera nie zdaje egzaminu. A gwóźdź po 10 latach wypada sam. Bardzo często, jak się robi pokrycia domu, to używa się specjalnych gwoździ, żeby one nie wychodziły. I ta gwarancja jest przez pewien okres czasu, a potem niestety to się rozsypuje. Bo trzeba łączyć to przy pomocy takich samych materiałów. Patrzcie, w budownictwie dawniej była historia bardzo ciekawa. Robiono tak zwane zamki łączenia elementów drewnianych. I tam nie było grama nawet czegoś takiego, prawda? I teraz zauważmy, stal ma lewy wir przetworzony. Każde sztuczne rzeczy mają lewy wir. To co, przypadek, że w Biblii napisane, że ktoś tam miał 400 lat i płodził dopiero, a my żyjemy po 120 i ślak nas trafia? No tylko dlatego, że mamy w otoczeniu lewej wiry. To wszystko, co nas otacza, jest lewym wirem. Skąd się wziął ten cholerny cal? Bo metr to rozumie. 40 tysięcy podzielono na kropeczki, sprawa załatwiona, ale cal? Wymyślono, diabli wiedzą skąd, 2,54. I dopiero to wyjaśniono, że wymyślił to Henoch. Kiedy on dostał informację, ile jest odległości od bieguna do bieguna. Przepraszam. Od bieguna do bieguna, to można obliczyć odległość między biegunem a biegunem, to musiała być jakaś inna siła, która była w stanie to zmierzyć, nie? Że jest to tyle i tyle. 12712 kilometrów. Rozumiem z jednym drugim. Podzielimy to przez całą Ziemię, czyli 500 milionów 500 tysięcy, wyjdzie cały. I że jest to wielkość stała, że ta odległość między biegunami się nigdy nie zmienia. Również się zmienia, rozszerza, skurcza, a to nie. To znaczy, że cal jest wielkością Ziemi i formującą i bardzo znamienną. Kupiłem książkę, jak wiele znaczy najróżniejsze rzeczy, szaman miejski. Tam w szamanie miejskim jest powiedziane, że człowiek sprawdzał długość 1,27 m. I o dziwno, chodził sobie i mówi, wiecie, to nie jest męczenie, to jakoś dziwnie nas ładuje. Czyli się polaryzacja na dole, plus u góry. I mówię, no to trzeba sprawdzić. On sprawdził i mówi, że każde elementy wielokrotności 5 cali mają właściwości energetyczne. Doładowują. 5 razy 2, 54, 10 razy... Zresztą, słuchajcie, jeżeli weźmiemy laskę, która jest zagięta, o tak, ona też ma swoją długość wibracyjną. Bardzo dobrze księża wiedzą o tym, jak działają długości wibracyjne, bo te księgi się znajome. W Watykanie to niektóre biblioteki mają, tylko dość biskupi. Udało mi się niektóre stamtąd rzeczy otrzymać informacje. Widzicie, co jest i dlaczego. Tam jest napisane, w jaki sposób manipuluje się ludźmi. Ta rosyjska baba na środku miała jakiś znak. Tak, ręce nieważne, nogi nieważne, nic nieważne, tylko ten znak tu wieszący, nie? Na wprost. Jakieś kółko, jakieś to. Mówię, cholera, muszę to zrobić. I zrobiłem. Bo muszę zrobić, żeby zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Już wiem, że to będzie to, że to będzie to. Architekt musi to sobie zanotować, i tak dalej. Dobra. Proszę napisać, jaki chcecie dom. Proszę ten dom z góry, z jaźni, z wyobraźni ściągnąć do materii. Zapisać na kartce. Zobaczcie, to jest cholernie trudno, żeby napisać to, co wy chcecie. Prawda? Ale jak napiszecie to, to spróbujcie wziąć zeszyt 16-kartkowy i napiszcie z jednej strony. Chcę taki i taki dom, o tym i o tym, o tych powierzchniach, wielkościach, a po drugiej stronie moja żona napisze. Bo jesteście całością. I ten zeszyt znajdzie. A ja sobie dam radę i na pewno was pogodzę na tyle, że będzie dom dla was. Bo wiem, co chcecie i sprowadzicie go na ziemię. Mało. Gwarantuję wam, że już zaczęliście tworzyć dom. Już go macie w materii. Nie w duchu, nie w myślach. W materii. Bardzo prosta rzecz. Ludzie mówią, wyrzućcie te wszystkie schody betonowe wylewane przed wejściem do domów jednorodzinnych. Zróbcie otaczaki okrągłe. Połóżcie sobie i wejdźcie po tych otaczakach u środka. Zobaczcie, tak się zmieni sytuacja domu. Tak, takie właśnie kamienie okrągłe, które można było po nich wejść do środka, rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, nie będę Państwu mówił o tym, jaki jest warsztat architekta, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo jak przychodzą ludzie, za każdym razem inny jest człowiek, inne są zasady i inaczej się projektuje dom. Według tych ludzi, według tych zasad, które ludzie u siebie mają.
I trzeba zawsze zrobić tak, żeby ten człowiek był szczęśliwy. Żeby można było powiedzieć, ja buduję dom, ja będę to robił jeszcze raz, to robię tak samo. Tak jak mi zrobił tu jeden z moich przyjaciół, budowałem dom, bo muszę sprawdzić, jak wygląda. Taki kosmos, rozumiem Państwa. Zrobiłem go z drewna, z odpadów. Tak wygląda realizacja. Prawda? Wielkość 560 metrów. Widok przez kopułę ogromna, fantastyczna. Wygląda to patyczek. To wszystko jest z patyczku. To wszystko jest w tej chwili oblepione paździerzem konopnym. Wiecie? Grubość paździerza 50 cm. Pierwsza zima będzie w ten sposób do przeżycia. Oczywiście trochę jest blada. Będzie do przeżycia, zobaczymy jak skutkuje konopie, jak działają konopie. Bo to, że inni sprawdzają, że wszystkie różne historie są i tak dalej, bardzo fajnie, ale ja muszę to sprawdzić na siebie. I wtedy Państwu powiem, konopie działają tak i tak. I będę miał takie same wystąpienie jak i tu, powiem, sprawdziłem konopie. Tak działają. Bo glinę sprawdzałem, gwarantuję Wam. Jest doskonały. Jeden z najlepszych materiałów budowlanych w Polsce, jaki istnieje, to jest glina. Nie ma lepszego. Żaden cement, żaden drugi pod względem siły działania, neutralny, to jest gips. Nie przyjmuje żadnej wibracji, wszystko wrzuca. Jeżeli zmieszacie słomę z gipsem, jest doskonały materiał budowlany. Leżał u mnie 5 lat na zewnątrz, nic się temu celu nie stało. Niczym nie przykryty. Jak będą jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Proszę wybaczyć, czas minął.